Komenda Miejska Policji w Radomiu wzbogaciła się o 3 nowe alkomaty, które będą wykorzystywane w codziennej służbie. Fundatorem urządzeń jest Urząd Miejski w Radomiu. Mamy nadzieję, że te 3 alkokwanty, które dzisiaj przekazujemy, będą dobrze służyły naszym mieszkańcom. I ja ze swojej strony chciałabym powiedzieć króciutko, że życzę, aby zawsze wynik był zerowy. Czyli żeby służyły naszym mieszkańcom, ale żeby żaden kierowca, który jest kontrolowany, no, nie wykazywał spożycia alkoholu. Gmina ufundowała 3 urządzenia Alkokwant z drukarką służące do badania zawartości alkoholu w wydychanym przez kierowców powietrzu, które będą wykorzystywane w codziennej służbie przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Są to urządzenia zaawansowane technologicznie, ułatwiają nam pracę, jak powiedziałem wcześniej, pozwalają na szybki pomiar stanu trzeźwości do około 5 sekund. Pomiar może być dokonywany zarówno w formie aktywnej, a więc na zasadzie badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z głębi płuc kierującego, jak i w trybie pasywnym poprzez badanie stężenia alkoholu w powietrzu wokół urządzenia. W ubiegłym roku policjanci z ruchu drogowego przebadali ponad 100 tysięcy kierowców. Był to rok, w którym rzeczywiście dołożyliśmy bardzo dużych starań do tego, aby na naszych drogach było zdecydowanie bezpieczniej. Przebadaliśmy ponad 150 tysięcy kierowców, jest to prawie o 50% więcej niż w roku 2012. Prawie 900 z nich to były osoby, które były w stanie nietrzeźwości. Urząd Miejski od wielu lat ściśle współpracuje z Komendą Miejską Policji w zakresie realizacji programów profilaktycznych. Przekazanie urządzeń jest potwierdzeniem tej dobrej współpracy.